Powiększanie, Michał Szpak, dobry wieczór. W studiu z nami dzisiaj Robert Górski, prezes Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. Witam cię, Robercie. Dzień dobry, dobry wieczór. Spotykamy się w smutnych okolicznościach, powiedzmy to sobie szczerze i od razu, w związku z organizacją marszu, którego dobrze by było nie organizować, ale trzeba go zorganizować po tragicznym wypadku, do którego doszło w poniedziałek wieczorem, śmierci znanego zielonogórskiego społecznika Michała Mordowskiego. Ofiary pijanych kierowców, czy pijanego jednego konkretnie kierowcy i współpasażera, który z nim jechał. Stowarzyszenie Rowerem do Przodu i Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta wpadły na pomysł zorganizowania takiego marszu. I mówicie o tym, że ma to być idea prewencji. Jak chcecie właśnie, jaki rodzaj prewencji tym marszem pokazać? Chcemy uświadomić dwie rzeczy mieszkańcom Zielonej Góry, że bardzo często jest tak, że osoba, która wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu czy też narkotyków, robi to na widoku sąsiadów, rodziny, znajomych i osoby te, ci świadkowie, nie reagują, w żaden sposób nie powstrzymują tego pijanego czy naćpanego kierowcy i pozwalają mu odjechać. Wystarczy zabrać takiej osobie chociażby kluczyki i ta osoba nie odjedzie. Druga sprawa to jest to, gdy poruszamy się po ulicach swoimi samochodami. Jeżeli widzimy osobę, która zachowuje się podejrzanie, to najczęściej albo od lewej do prawej sobie jedzie na swoim pasie, jedzie hiperpoprawnie lub też bez przyczyny zwalnia lub przyspiesza, to powinniśmy dzwonić pod 997 i zgłaszać to na policję. Nie bać się, że może być to nieuzasadnione wezwanie, bo lepiej dmuchać na zimne, tak? Gdyby w tym przypadku czy znajomi, czy rodzina tych dwóch mężczyzn powstrzymała, czy też powstrzymali, to do tej tragedii mogłoby nie dojść. Podobnie, jeżeli ktoś za tym kierowcą wcześniej jechał na trasie pod Zieloną Górą i widział, że coś jest nie tak, to gdyby wezwał policję, to może udałoby się tego człowieka zatrzymać i do tej tragedii by nie doszło. Nie wiem jeszcze dokładnie skąd i dokąd jechali sprawcy tego wypadku. Cały czas ustala to policja, ale może skupmy się właśnie na idei samego marszu, bo niestety życia Michałowi nie przywrócimy. Szlachetna idea prewencji. Jak rozumiem, w czasie marszu też będzie w związku z tym jakaś prezentacja tej idei, tak? Bo nie będzie to coś w rodzaju marszu milczenia, tylko chyba, jak rozumiem, jakieś takie głośne wołanie, tak? O swego rodzaju zmiany, czy pewnego rodzaju zmiany. Na pewno. My przedstawimy statystyki wypadków. Zaprosiliśmy też policjantów z drogówki, którzy jako autorytet w tej sprawie na pewno opowiedzą, jak reagować, jak podejrzewać, czy ktoś, na podstawie jakich przesłanek podejrzewać, że ktoś może być pod wpływem alkoholu i prowadzić samochód. No, mamy mnóstwo telefonów od różnych organizacji pozarządowych z Zielonej Góry i okolic. Są to przeważnie stowarzyszenia, które zajmują się właśnie pomocą osobom niepełnosprawnym. Tam jest ogromne oburzenie, bo Michał, który zginął na tym przejściu dla pieszych, był osobą niepełnosprawną, a też twoją przedstawiciele różnych innych organizacji deklarują swoją pomoc w organizacji czy też zabezpieczeniu tego marszu. A propos zabezpieczenia, próbowaliśmy też do studia dzisiaj zaprosić naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze Jarosława, podinspektora Jarosława Tchorowskiego, ale nie odbierał telefonów. To może oznaczać, że on też zajmuje się przygotowaniem logistycznym tego marszu. I właśnie o to chcę zapytać, bo start w piątek o 18 przy Placu Bohaterów, meta, no tam, gdzie doszło do tego tragicznego wypadku, czyli na ulicy Batorego, to jest około 4 km trasy, którą też trzeba będzie w pewien sposób zabezpieczyć, jak rozumiem, na czas marszu. Jak ten przemarsz, w szczególności ulicą Westerplatte, potem wąską ulicą Kupiecką i Batorego, będzie wyglądał?
wstępnie już rozmawialiśmy z policjantami, będzie na pewno jeszcze narada w piątek przed tym wszystkim. Wszystko zależy od tego, ile osób przyjdzie na ten marsz. Jeżeli będzie to około 500 osób, to przejdziemy chodnikami, nie będziemy szli po jezdni. Jeżeli będzie to 1000-2000, no to będzie to zbyt duża ilość, żeby pomieścić tych wszystkich uczestników na chodnikach i będziemy musieli iść jezdniami. Jak wiadomo, Kupiecka jest z częścią Batorego, jest jednopasmową ulicą, ulicami, także prawdopodobnie te ulice będą wyłączone z ruchu tylko na jakiś czas, bo myślę, że ten marsz przez te obie ulice przejdzie w około pół godziny. Także jakichś wielkich utrudnień w ruchu nie powinno być, tym bardziej, że to już będzie po godzinie 18 wieczorem, gdzie natężenie ruchu samochodowego jest dużo mniejsze. Mapy Google pokazują, sprawdzaliśmy to przed chwilą, że ten przemarsz 4-kilometrowy powinien zająć około 50 minut, plus pewnie tych kilka minut pewnie przy placu, na Placu Bohaterów albo w miejscu, w którym marsz się zakończy, na tę, jak rozumiem, jakąś prezentację, tak, waszą i policji, ale to jest faktycznie wydarzenie, w którym chyba wszyscy powinniśmy wziąć udział. Też dzisiaj rozmawialiśmy z radnymi Zielonej Góry i oni zapowiadają swój udział. Prezydent miasta, który akurat wyjeżdża z Zielonej Góry, mówi o debilizmie. To cytat z prezydenta. Kierowców, którzy wsiadają pod wpływem alkoholu do samochodów. Tylko pytanie jest takie, czy ten marsz ma szansę coś zmienić? W szczególności w Zielonej Górze, bo mamy akcję Trzeźwy Poranek, mamy wyłapywanie pijanych kierowców. Policjanci chwalą się statystykami akcji Trzeźwy Poranek, w których coraz częściej pijanych kierowców nie ma. A i tak mamy takie przypadki jak w ten poniedziałek wieczorem. Czy ty sądzisz, że ten marsz może naprawdę coś zmienić? Ja chciałbym tutaj poruszyć dwie kwestie. Na pewno Zielonogórska drogówka zrobiła bardzo wiele dobrego, żeby zmniejszyć ilość. Nie, tego nie kwestionuję. To właśnie te, chociażby te statystyki trzeźwych poranków, tak, pokazują, że tych osób, które jeżdżą samochodem pod wpływem alkoholu, jest coraz mniej. Tylko że jest mniej ich rano. Tak, bo ale akcja nazywa się Trzeźwy Poranek. Tak, no chociażby w ostatni weekend, tak? W sobotę, w niedzielę, w piątek w nocy i w sobotę w nocy zatrzymano 9 pijanych kierowców i 6 pod wpływem narkotyków. Także tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. Myślę, że ten marsz będzie takim impulsem do wprowadzenia właściwej polityki ochrony pieszych czy też rowerzystów na zielonogórskich ulicach. Do tej pory nie wypracowaliśmy standardów, które by obowiązywały przy projektowaniu remontu czy budowy nowych ulic w Zielonej Górze. Bardzo się cieszę, że pan prezydent dostrzega ten problem, ale my już od kilku lat powtarzamy, że infrastruktura drogowa musi być idiotoodporna. I nieważne, czy te wypadki powodują osoby pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków, czy po prostu kierowcy, w większości przypadków kierowcy, którzy łamią ograniczenia prędkości, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, całe ulice muszą być idiotoodporne. Niestety cały czas budujemy ulice o parametrach dróg ekspresowych i autostrad. Cały czas powtarzamy, że drogi, że pasy ruchu muszą być węższe. Nie może być tak, że w mieście mamy ulicę Waryńskiego, gdzie pasy ruchu mają 4,5 metra szerokości. To jest znacznie więcej niż pas ruchu na autostradzie, gdzie ta szerokość jest maksimum 3,75. Jak wymagać od kierowców samochodów, żeby zwolnili na takich ulicach, skoro gdy jadą tam 50 na godzinę, to czują się, jakby się wlekli. Podobnie rejony. Trąbią jeszcze na nich ci, którzy jadą za nimi. Tak, podobnie. To jest kwestia mentalności. Rejony przejść dla pieszych. No, przykłady ulic Rzeźniczaka, Węgierskiej, Korzuchowskiej, wszędzie tam, gdzie te przejścia dla pieszych zostały wyniesione do góry, co oczywiście nie podoba się kierowcom, sprawiło, że nie ma tam już żadnych potrąceń. Oczywiście no, nie możemy projektować dróg tylko i wyłącznie w takim celu, żeby komfort kierowców był maksymalny i zapominać o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów, a tak niestety w wielu przypadkach cały czas się dzieje. Tutaj ta ulica, na której zginął Michał, będzie w tym roku remontowana. Pamiętamy o tym, czekamy na. Będzie remontowana, ale co ciekawe, gdyby nie uwagi naszego stowarzyszenia,
do aktualizacji tego projektu, to ta droga dalej byłaby bardzo niebezpieczna. Musimy twierdzić nawet, że byłaby bezpieczeństwo, jeszcze by się na niej pogorszyło, bo nie byłoby byłaby nowa nawierzchnia, szerokie pasy ruchu, wszystko to by sprawiło, że kierowcy zaczęliby jeździć jeszcze szybciej. No, nam się udało parę rzeczy tam przemycić, typu esowanie toru jazdy, jakiś tam bus pas, doświetlenie przejść dla pieszych i tak dalej, ale jeszcze kilka rzeczy można tam wprowadzić i mam nadzieję, że ten wypadek sprawi, że prezydent pozwoli na dalsze uspokajanie ruchu na tej ulicy, bo obawiam się, że po remoncie nie będzie tam wcale tak bezpiecznie, jakby się wszystkim wydawało. Na koniec chcę zapytać o jedną rzecz, bo wiem, że pracujesz w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze jako lekarz od dość niedawna i zdaje się, że masz tę wątpliwą przyjemność spotykać bardzo często kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu, którzy są przywożeni przez policjantów do szpitala w celu zbadania tego poziomu alkoholu we krwi. Jak wygląda spotkanie z takimi ludźmi z pozycji lekarza? Czy my to traktujemy czysto zawodowo, także tam nie ma miejsca na jakieś emocje na pewno. Można wyciągnąć różne wnioski z obserwacji tych kierowców. To jest naprawdę bardzo różnie z nimi. Mówię o tych osobach, które popełniły, spowodowały jakiś wypadek, tak, gdzie ucierpiały osoby trzecie. Te reakcje są właśnie różne. Jedni są załamani, przejmują się, powtarzają, że już nigdy więcej nie wsiądą pod wpływem alkoholu do samochodu, a są też osoby, które są zupełnie obojętne, w ogóle jakby nie zdawały sobie sprawy, czego dokonały. Pewnie to jest też spowodowane tym, że jednak ta ilość promili alkoholu we krwi jest cały czas jeszcze dosyć wysoka, ale mam wrażenie, że niektórzy w ogóle się to nie przejmują. I to jest chyba najgorsze i tutaj najwięcej mamy do zmienienia, jeśli chodzi o mentalność właśnie Polaków i podejście do spożywania alkoholu. Dziękuję za spotkanie, Robercie. Przypominamy, piątek, godzina 18, marsz przeciwko pijanym kierowcom, szczególnie w naszym przypadku na ulicach Zielonej Góry. Robert Górski, szef stowarzyszenia Rowerem do Przodu. Nie przekręciłem, bardzo dobrze powiedziałem. Dziękujemy Państwu za uwagę, za obecność przed telewizorami. Dobrego mimo wszystko wieczoru i do zobaczenia.